Cześć wszystkim, no Ponio 7, dalszy ciąg Świątyni Złych Bugów. Nie, to chyba inaczej się nazywało. Dobra, jestem jednocześnie smutny, ale i zadowolony. Po pierwsze tak, jest bug w grze, który powoduje, że wszystkie questy w grze się bugują. Po drugie, na szczęście da się go łatwo naprawić. Bach, naprawiliśmy. Postać niezależna nie może znajdować się jako pierwsza osoba w drużynie, bo się questy w grze bugują. Jeżeli zastanawiasz, dlaczego ta gra nigdy nie doczekała się kontynuacji, może dlatego. Dobra, musimy jeszcze raz pogadać z Jajem. Pogadać o jego owcach. Dobra, i teraz chyba są powinny... Wciąż szukam przyczyn. Tak, Jaro powiedział mi, że znalezione przeze mnie roślina to cykuta, jest trująca. Ktoś próbuje wytruć moje stado, kto? Zabiją łotra. Masz wrogów? Raczej nie, rzadko rozmawiam z ludźmi. Tak wiem, mniejsza o to. Urządzę dziś w nocy zasadzkę. Powodzenia i dziękuję ci. Coś często ostatnio dziękuję. Odezwę się wkrótce. Dobra. Zasadzka dziś w nocy. Dobra. Tak jak to ostatnio zrobiliśmy, poczekajmy do wieczora. Mam nadzieję, że tym razem to zadziała. Jest 18. Jest jeszcze 4, 5 godzin. 6. To widać cokolwiek? Chyba nie. Jest już noc. Jest północ nawet. Okej, nikogo nie ma. Czekajmy jeszcze parę godzin. Zobaczmy, czy to się zmieni. No w każdym razie teraz przynajmniej się logują w... Logują się w dzienniku te zadania. Taki jest przynajmniej postęp. Czekajmy 2 godziny. No nie widzę, żeby ktokolwiek się tu szwendał. Może nie powinienem czekać aż tak późno. Dobra, jeszcze raz poczekajmy do wieczora. Nikogo nie ma. Dobra, co tu, gdzie tu była ta kwestia z zasadzką? Urządzę w nocy zasadzkę. Nic więcej nie jest napisano. Czekajmy do 20. I nadal się nic nie dzieje. Jeżeli to nie zadziała, to nie wiem. Zignoruję to i będę. Pójdziemy sobie dalej po prostu.
Dobra, nie wiem czy to... Nie wiem, nie wiem. Dosłownie nie wiem. Czy to ja coś źle robię, czy to gra nadal jest zbugowana. A nikogo poza owcami tutaj nie ma. Dobra. Nie wiem. Co jeszcze więcej możemy zrobić? Z północ. Ostatnio to nic nie zadziałało. Dobra. Nieważne. Czekajmy do rana. Oficjalnie stwierdzam kwestię smutnego jaja za straconą. Spróbujmy jeszcze z Tajironem, czy jak mu tam pogadać, żeby tam ten quest nam się... Natychmiast. Też odznaczył, co? Witaj ponownie. W czym mogę ci pomóc? Mam pytanie o konwersję. Oczywiście. Mogę tu w kościele przeprowadzać gdy jej świątobliwość kanon... Istnieje pewna rodzina, której potrzeba pomocy świętego Cadberta. Kuśnierz Jack Burton doskonale nadaje się na konwersję. Dziękuję za pomoc. W czym mogę ci pomóc? Tak, to teraz przynajmniej się to pojawiło. Ale to się dalej nam nie odznaczyło. Witaj ponownie w kościele. W czym mogę ci pomóc? No cóż, trudno. Będzie już tak chyba do końca gry. Trudno. Tak jest! Dobrze, jak dobra, sobie wyjdźmy stąd. Dobra, Kuśnierz. Czy to nie był ten od tarcz, czy... Nie wiem. Dobra. Wstajdźmy jeszcze do tego gościa od tarcz, zobaczymy, czy to był on. Jak nie, to... Idziemy do twierdzy. A, sorry, za daleko kliknąłem. Znajdowanie ścieżek w tej grze nie jest najlepsze. Jeżeli klikniecie za daleko, to po prostu ludzie nie znajdą ścieżki i się poddadzą i będą stali w miejscu. Dobra. Tak jest? Nie, to nie byłeś ty. Z boską wolą. Przy okazji, gdzieś tu musi być jakiś kowal też. W którym będziemy mogli znaleźć jakieś... Kupić coś... Czy to jest on? Kupić jakiś sprzęt. Potrzebujemy sprzętu dla Soula. Kupiec. Witaj w faktorii handlowej Hamlet. Korzystniejszych cen nie znajdziesz nigdzie w okolicy. Jestem... Grymag. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz czegoś konkretnego? Jeżeli chcesz, znajduje się u mnie nawet najemnik do wynajęcia. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Dobra. Możemy kupić peleryny. Peleryny to w sumie nie jest zła opcja. Ale szukam jakiejś broni dwuręcznej. Dla Soula. Konały młot. Pika, Lewia, Gizrama. Żeby byłoby jakieś okno z informacjami. No nieważne. Idealny byłby jakiś miecz dwuręczny.
Ale nie widzę nic takiego. Ma topór, ale to jest jednoręczny. Lekka buława, ciężka buława, toporek. Aż koszulkę kolczą, to może się przydać. Rękawice, kolce, kolcze to jest coś, co tylko kupuje się dla wyglądu. To nie ma żadnego wpływu na klasę pancerza. Hełm druidów, broja skórzana, przeszywanica. Moment, czy ty masz kapelusz czarodzieja? Masz. Masz nawet szaty. Możemy ci też kupić jakąś pelerynę, co? Strój farmera, szaty mnicha, strój mistyczny. Chyba nie masz peleryn, co? Nie masz. Dobra, co więcej? Tak, zbroja ze skóry, KP plus 3. To nie jest najlepsze, co można mieć. Zbroja łuskowa. Albo zbroja koszulka kolcza. Koszulka kolcza byłaby lepsza. Czy też puklerz. Dobra, masz jakieś fajne hełmy dla barbarzyńcy? 21 sztuk złota za coś, co kompletnie nic nam nie daje. Nie, jeszcze aż tak bogaci nie jesteśmy. Dobra, to kosztuje nas 142 sztuki złota. Zbroja łuskowa byłaby na razie tańsza. Dobra, weźmy to zbroję łuskową. Niosę zbyt wiele przedmiotów. Tak. Możesz się pozbyć tej cykuty. Nie jest nam potrzebna. Zbroja ze skóry, tego nie będziesz już potrzebował. Maczuga 1k6. Jeżeli nie ma nic z większymi obrażeniami, to nie jest nam potrzebne. Morgenstern ma 1k8. Młot bojowy 1k8. Maczuga oburęczna. Na razie by chyba... Jedyna broń dwuręczna, sensowna dla ciebie. Nie jest zbyt droga. Generalnie chcę mieć cokolwiek, co będzie oburęczne. Ponieważ wtedy liczy się 1,5 razy większa premia z siły do obrażeń. A poza tym powinno mieć większy zasięg. Chociaż nie, to ma zasięg 0. Włócznia ma zasięg 20. Chcę, żebyś miał coś, co ma niezły zasięg. Czy ty nie masz czasem jakiejś włóczni? Masz krótką włócznię, zasięg 20, a to jest dokładnie to samo, co? Nie, ma 1k8 obrażeń, a ta jest 1k6. Półpika, nie wiem dlaczego półpika ma taki mały zasięg. Dobra, masz jeszcze doskonały młot. Też tą półpikę, glewię masz. A to wszystko ma taki sam zasięg. Nie wiem dlaczego to ma mniejszy zasięg. Dobra. Na razie dostaniesz tą włócznią. Wydaje się być najlepszą opcją póki co. Kara testu pancerza minus 1. To ci zmniejsza atak nawet. Dobra, zostaniesz tak. Dobra, w sumie stać nas nawet na ten hełm barbarzyński. Coś więcej? Liczyłem, że tu będą jakieś pelerynki, ale wygląda na to, że nie ma. Też kupić jakąś tarczę lepszą. Masz tarczę plus 2. Z tobie prędko nie trzeba będzie nic zmieniać. Możemy wziąć coś dla druida. Stalowa tarcza, duża stalowa tarcza. Bo druid nie może się posługiwać chyba
pancerzem, który nie jest wykonany z drewna. Zdajmy mu na razie ten puklerz. I tyle. Reszta nie powinna potrzebować żadnych tarcz ani innych rzeczy. Dobra. Kołcząc strzał. Mamy na razie dużo. Chociaż kołcząc bełtami. Może się na razie przydać jeszcze komuś, na przykład Lavosowi. Ojej. Dobra. Chyba tyle, jeżeli chodzi o zakupy, które w najbliższym czasie będziemy robić. Ruszam. Dobra, jak teraz Sol wyglądasz z tą dzidą? Naprawdę przerażająco. Celuję, żeby mu kupić jakiś topór bojowy dwuręczny albo jakiś miecz dwuręczny. Zobaczymy, póki co nie widzę, żebyśmy mieli coś dostępne. Dobra, kim ty jesteś, woźnica? Jestem Light, co sądzisz o kupcach mieszkających? Nie wiem, co o nich myśleć, nie podobają mi się dziwni kolesie, nigdy nie patrzą człowiekowi prosto w oczy. Zauważyłeś coś podejrzanego? Czasami przywozi to taki człowiek. Czeka przed wejściem, aż jeden z kupców wyjdzie z nim pogadać, a potem odchodzi. Jak często? Co kilka dni. W sumie to nie mój interes. Słuchaj, może chcesz kupić muła? Nie, dzięki. To tyle, okej. Natychmiast! Dobra. Kim ty jesteś? Syn woźnicy. Natychmiast. Z tego co kojarzę, to on jest chyba odpowiedzialny za to podrzucenie cykuty. Ale z jakiegoś powodu quest nie chce pójść do przodu, więc... Dobrze. Nie wiem, nie dowiemy się, o co chodzi. Pasterz? Potrzebujesz czegoś? Witaj. Przejeżdżam tędy w poszukiwaniu przygód. Czym się zajmujesz? Moi synowie prowadzimy niewielką mleczarnią. Zajmujemy się wyrobem sera. Nie mamy nic na sprzedaż. Natychmiast. Trzeba powiedzieć, jak na małą wioskę, dosyć dużo tu jest różnych faktorii, biznesów. A mało jakby rolników. Jest młyn. Z młynem chyba Rusza. Też jest jakaś zagwozdka. Witaj, nazywam się Light. Tego miło cię widzieć. Czemu jesteś taki nerwowy? Muszę powiedzieć młynarzowi coś, co pewnie mu się nie spodoba. Co się stało? Jakiegoś czasu chodzę słuchać kazań i bardzo spodobało mi się to, co kapłani mówią o świętym Cadbercie. Chciałbym się przechrzcić. W czym problem? Młynarz mnie zabije. On i jego stara to starowiercy, a do tego on zawsze był filarem tutejszej społeczności. A kto będzie wyglądać, kiedy nagle przyjmą nową wiarę? Mam pogadać z młynarzem? Naprawdę możesz to zrobić? Wiesz, to bardzo popędliwy człowiek, a ja nie chcę stracić pracy. Dobrze. Pójdę z nim pogadać i dam ci znać. To jest młynarz. Ta. Czołem, nazywam się Light. Co mogę dla ciebie zrobić? Możemy porozmawiać o tym twoim pomocniku. On chce zostać wyznawcą świętego Cadberta. Co? Nigdy się na to nie zgodzę. Co powiedzą ludzie, jeśli ja, lokalny młynarz, pozwolę moim domownikom na odstępstwo od wiary? Myślę, że powiedzą równowaga we wszystkim. Ot co? Mówisz jak Jaro. I podobnie jak Jaro, nie będą wątpić w twój autorytet, tylko dlatego, że twój służący się przechrzcił. Dobrze, już dobrze, powiedz mu, że może przechrzcić, bla bla bla, dobra. Wracając do sprawy młynarza, owszem. Co więcej pozwolił ci na zmianę wiary. Naprawdę to wspaniale, dziękuję, bla bla bla, nie ma sprawy. Dostaliśmy tylko doświadczenie, cała 60. Tutaj, pierwszy quest, który został oznaczony jako wykonany. Jej. Ale nic więcej chyba tutaj nie mamy do robienia.
Wiem, że chyba było jeszcze zadanie... Tak. Dla gościa... dla niego. Dla gościa od ubrań. Jak sobie życzysz. Kacza. Mam na imię Light, jestem Plucjusz, miejscowy tkacz. W czym mogę pomóc? Mam kilka pytań, jakie do interesy? Nie narzekam, ostatnio musiałem nawet wynająć kilku czeladników, by nadążyć z zamówieniami. Zamówieniami wytkarzą tkaniny dla miejscowego krawca. Także materiał na pościel dla gospody. Prócz tego zaopatruję strażnicę, co najważniejsze, kościół świętego Cadberta. Gdzie znajdę tę krawca, Lineta? Znajdziesz go po drugiej stronie drogi. Dobra. Gdzie jest strażnica? Strażnica znajduje się po drugiej stronie miasteczka, idź wzdłuż wschodniego traktu. Dobra. To chyba tyle. Coś więcej jeszcze macie do powiedzenia? Chyba nie. Jak sobie życzysz? Z kim ja miałem pogadać? O, tu jest kowal. Może on będzie miał jakąś porządną broń dla Sula. Witaj, jestem Light. Miło cię poznać. Brat, jesteś może mnichem albo kapłanem? Ludzie nazywają mnie bratem, ale jestem uczniem Jaro, wojskowego druida. Wioskowego druida. Nie nauczyłem się jeszcze zbyt wiele, ale robię co w mojej mocy, gdy ktoś przychodzi prosić mnie o pomoc. To znaczy, że potrafisz leżeć, że znam zaklęcia leczenia lekkich ran. Warto wiedzieć. Jesteś starowiercą? Czego pracujesz w kuźni? Ale potrzebowało kowala, więc przyjąłem tą posadę, kiedy Jaro zdecydował się opuścić naszą wioskę, albo nie pozwolił. Nie pozwól, matko, zejdzie z tego świata, a ja zostanę duchownym doradcą mieszkańców. Dobra, zróbmy wymianę. Miecz półtora ręczny. Chodzi nam o miecz dwuręczny. Do półtora ręcznych potrzebowalibyśmy... potrzebowalibyśmy atutu, żeby nim się obsługiwać. No, nikt nie chce mieć żadnych porządnych broni. Sinigamni ziołków. Ciekawe, co to za broń. Szkoda, że nie mogę sprawdzić jej statystyk w żaden sposób. Dobra. Coś jeszcze tu masz? Krótki łuk, Cordelas, długi miecz, sztylet, Morgenstern, ciężka buława. Osa bojowa, okej. Okay. Ale nic, co by wyglądało na dwuręczne. A poza tą maczugą oburęczną. No dobra. Zastanawiam się tak, czy nie kupić drugiego łuku. Nie dać temu łuku Soulowi, bo on nie ma żadnej broni dystansowej. Na wszelki wypadek. Albo dla Funroka kupić jemu broń dystansową. Ale na razie nie będę się tym przejmował. Dobra. Miałem pogadać z tkaczem, czy nie z tkaczem, tylko z gościem, który wyprawia ubrania. Natychmiast. Że gdzieś miał być po drugiej stronie drogi. No jeszcze raz muszę pozaglądać do ludzi. Kuśnierza też musimy znaleźć. Natychmiast. Jak sobie życzysz. Farmer. Mężczyzna. Czy z wami nie gadaliśmy? Gadaliśmy, ale chyba... Jestem Light, miło cię poznać. Jestem Ottela, mój syn Gunther.
Nie wiedzie nam się tak dobrze jak właścicielom większych gospodarstw. Wygląda na wioskę, szybko się rozrasta. Tak i to miło się rozmawiało. Dobra, ty nie masz nic do powiedzenia. Jak sobie życzysz. Tak jest? Ruszam! Tu jest krawiec. Z nim mieliśmy pogadać. Witam, jestem Light. Miejscowy krawiec. Coś ty taki przybity. Jestem niski. Czyż to nie jest wystarczający powód? No, rzeczywiście jest. Robię wszystko jak inni, ale nigdy im nie dorównam. Po co więc próbować? Co się dzieje? Nie chcą mnie przyjąć do miejscowej straży. Wszyscy mężczyźni powyżej 15 lat już tam służą, ale mnie powiedziano, że jestem za niski. Kto tak powiedział? Kapitan straży swojego zapijaczonego bękarta przyjął, a ja nie, jestem, się nadaje. Pewnie musiałbym między 2 metry wzrostu. Dla niego nie mają znaczenia moje umiejętności w obchodzeniu się z nożem czy kuszą. Pogadam z nim, zobaczę, co da się zrobić. Spokojnie, nie poddawaj się. Dobra. Możemy u ciebie nakupić tanich ubrań. Płaszcze. Płaszcze są fajne i tanie. Kupimy ich parę. A poza tym... te są drogie. Dobra, pokupujemy co tańsze ubrania i będziemy nimi wypychać ludziom ekwipunek podczas przygody, mam nadzieję. Dwie sztuki miedzi. To jest najlepszy biznes. Cztery sztuki srebra. Dwie sztuki miedzi. Dobra, to już jest trochę droższe. Dobra, to zostawmy. Troszkę mamy ubrań. Natychmiast. Przy okazji mamy pelerynę. Peleryny bardzo ładnie wyglądają w tej grze. Pytanie, komu by najlepiej wyglądała? Może naszemu bardowi? Bard dostanie czerwoną pelerynę, bo ładnie wygląda. Dobra, mamy jeszcze białą pelerynę, czarną. Białą może na razie damy Lavosowi. Pasowała mu do szat, a czarną nie wiem. Mugo, trzymaj czarną pelerynę. Nie, ty już masz zieloną, okej. To ty, Sol, dostaniesz pelerynę. Peleryny bardzo ładnie wyglądają w tej grze. Generalnie, jak się człowiek przerzucił z takich Baldurów i Icewind Dale'ów i odpalił taką świątynię pierwotnego zła, to w swoich czasach ta gra wyglądała naprawdę bardzo ładnie. Zwłaszcza te peleryny, takie fizycznie wyglądające. No. Ale poza tym, no cóż. To nie jest. To, że gra ładnie wygląda, to nie wszystko. Dobra, szukamy kuśnierza. Właśnie przy okazji zaznaczmy sobie mieć flagę krawiec. Dobra. Mamy z powrotem kuśnierza. Nie wiem, czy z nim już gadaliśmy, z kuśnierzem, czy nie. To jeden był z ludzi tam? Nie pamiętam. Ruszam! Syn pasterza. Pasterz. No, jesteś pasterzem. Bardzo ci pomaga. Handlujesz owcą. Je to psy. Osada szybko się rozrasta. Czy to dobrze? Powiem, że dobrze lub niedobrze. To zależy od życia. Bla, bla, bla. Dobra. Natychmiast.
Zajrzyjmy jeszcze szybko do tych domków. Jak sobie życzysz. I potem pójdziemy do strażnicy. Ty byłeś kuśnierzem? Chyba nie. O, jego mieliśmy przechrzcić. Pozwolisz, że zadam ci jeszcze kilka pytań? Tyrgion werbuje nowych wyznawców do kościoła świętego Cuthberta. Może byłbyś zainteresowany? A więc wciąż nie wydaje za wygraną. Od dłuższego czasu Tyrgion nadchodzi mnie i moich bliskich. Powiem ci to samo co jemu. Nie jestem zainteresowany. Rozumiem to, Jack. Czy jest coś, co mogłoby cię przekonać? Cóż, po tym wszystkim, co słyszałem Tyrgiona, chciałbym zobaczyć jakiś cud. Czy coś w tym rodzaju, wiesz co? Gdyby Bing, brat mojej żony, został uleczony ze swojej niemocy, wtedy mógłbym uwierzyć, to byłby prawdziwy cud. Tyrgion na pewno pomoże twojemu szwagrowi. Chwileczkę, nie tak prędko. Rozmawiałem z Tyrgionem i on stwierdził, że nie może mi pomóc. Teraz wiesz, czemu nie wierzę w moc tego jego Cuthberta, ale daj znać. Jeśli czegoś się dowiesz, może będziesz w stanie szczerze. Może będziesz mieć więcej szczęścia z jego świętokliwością. Dobra. Ciekawe. No okej, okay, więc po prostu. Jak sobie życzysz. Latarnia jego intelektu nie świeci zbyt mocno. Dobra. Kuśnierz. To się przydadzą. Ja się zawsze łatwo gubię w tej wiosce. Dobra. No to tyle. Na razie. Musimy się udać jeszcze do strażnicy. Chyba tutaj się znajduje. Pogadamy z tymi poszukiwaczami przygód, którzy tam się znajdują, którzy teraz ważną pozycję zajmują w Homeland. Zajmiemy się tymi konwersjami i krawcem. Chyba jak już w końcu ich znalazłem, to chyba powinno być łatwiej. No i cóż, ja z tym questem posępnego jaja może się zbagował, może nigdy nie działał. Nie mam pojęcia. Trudno. Zresztą te questy w Homeland, jak widzieliście, 60 expów za każdy. Jak części z nich nie zrobimy, to nic strasznego się nie wydarzy. Okej, ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!